Przystanek trzeci Nosal. Dotarliśmy na szczyt Nosala. Zróbmy sobie teraz odpoczynek po wędrówce i razem z Wincentym Polem przyglądnijmy się Tatrzańskiej florze. Równo z podnóżem tatrów i z najwyższymi stanowiskami Podhala, poczyna się dosyć nagle kraina regli. Są to pasma górzyste, które w kształcie stromych terasów biodra-tatrów dookoła osłoniły ciemnym płaszczem lasów. Zrazu jest roślinność bujna, w miarę wyniesienia jest warstwa leśnej ziemi coraz płytszą, lecz skał odkrytych jest i tu jeszcze niewiele. A górna granica regli sięga do wysokości 4600 stóp nad poziom morza. Wszystkie pienne lasy ustają na pewnej wysokości. I pochylają się lasy kosodrzewiny. Jest to rodzaj sosny, która się ściele po ziemi i osobną dzielnicę roślinności tworzy. Powyżej dopiero lasów kosodrzewiny leżą właściwe pasze alpejskie, halami zwane. Bezleśna kraina hal wznosi się miejscami dosyć wolno do wysokości 6,5 tysiąca stóp nad poziom morza. Ponad górną granicą hal, Poczyna się rozdzielać wspólne wyniesienie litych mas na pojedyncze cypliska, czuby, szczyty i grzbiety alpejskie. Jest to kraina tak zwanych turni. Wszystko jest tu nagie, ostre, skaliste, dziko poszarpane na tysiące większych i mniejszych turni, które kształty ostrych kręgów mają, poszczypanych, splezłych lub uciętych u wierzchu, albo też wytężyły swe grzbiety w nagich grzebieniach i przykrych, ciasnych jarzmach. Same szczyty turni i luźnego rumowiska okrywają się tylko lekkimi porostami, które całym turniom oddzielny dają koloryt. W miarę tego bywają turnie porosłe żółtymi algami, Seledynowymi i ponsowymi, a są także algi, które, niewidzialne dla oka, dają kamieniom najpiękniejszy zapach fiołka. Już jako kolejny z badaczy, Paul podjął się wyznaczenia pięter wysokościowo-roślinnych: regli, kosodrzewiny, hal i turni. Zagadnienie piętrowości środowiska. Czyli zmienności jego komponentów i ich cech wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej, od dawna interesowało badaczy. Strefy wyznaczone przez pola odpowiadają przyjętym obecnie piętrom roślinnym, które w dużym stopniu, aczkolwiek niecałkowicie, nawiązują do pięter klimatycznych. I tak wspomniane przez pola regle można podzielić na piętra regla dolnego. I regla górnego. W piętrze regla Dolnego warunki glebowo-klimatyczne pozwalają na istnienie siedlisk lasów mieszanych, bukowo-jodłowo-świerkowych. Dla piętra regla górnego, charakterystyczną roślinnością są natomiast bory świerkowe. Lokalnie oprócz świerka występuje tulimba, modrzew europejski oraz brzoza karpacka. Powyżej górnej granicy lasu, która na stokach północnych, czyli po polskiej stronie Tatr, przebiega na wysokości około 1550 metrów nad poziomem morza, znajduje się piętro kosodrzewiny, nazywanej również kosówką. Jest to gatunek charakterystyczny tylko dla gór Europy Środkowej. Lasy oraz zarośla kosodrzewiny obejmują łącznie około 70% powierzchni parku. Kolejne piętro alpejskie, zwane inaczej piętrem hal, to przede wszystkim murawy wysokogórskie. Ponad nimi znajduje się skaliste piętro turni. Wbrew pozorom, piętra te charakteryzuje duże bogactwo świata roślinnego. Żyjące tu gatunki musiały przystosować się do trudnych warunków, pogarszających się wraz ze wzrostem wysokości. Najwyraźniej widoczną oznaką tej adaptacji jest zmniejszanie się rozmiarów roślinności, formy poduszkowe i formy żyworodne. Piętro turni znajduje się powyżej klimatycznej granicy wiecznego śniegu. Oznacza to, że gdyby w Tatrach istniały morfologiczne warunki, czyli odpowiednie ukształtowanie terenu do gromadzenia dużych mas śniegu, najwyższe partie Tatr mogłyby ulec zlodowaceniu. Na znaczenie, a także zagrożenia, jakim podlega roślinność, a zwłaszcza lasy i kosodrzewina, zwracał uwagę Wincenty Pol już w XIX wieku. Głównym bogactwem tej okolicy jest las i ruda żelazna obok wielkich wypasów w krainie Hal, wzniesionej na górną linię lasów i górskich łączek, na których się wyborne siana rodzą. Gospodarstwo lasowe jest lepsze aniżeli gdziekolwiek i urządzone już po części z powodu kuźnic żelaznych, lubo i tutaj paszenie wielkiej masy bydła, owiec i kóz w czasie letnich miesięcy zagraża na przyszłość lasom. Pol trafnie przewidział degradację lasów tatrzańskich. Nadmierny wypas prowadzony w XIX i pierwszej połowie XX wieku był jednak tylko jedną z przyczyn zniekształceń lasów. Znacznie poważniejszą ingerencję stanowiło pozyskiwanie drewna dla przemysłu, głównie hutniczego i drzewnego. Największych zniszczeń drzewostanu dokonano w piętrze regla dolnego, wprowadzając następnie w miejsce siedni z klasów mieszanych monokulturę świerka. Minęły czasy, kiedy to, jak pisał Pol, jawor i jodła jest w pełnej sile. Obecna gospodarka leśna parku skierowana jest na odnowienie naturalnego drzewostanu tatrzańskiego. Skierujmy teraz nasz wzrok nieco niżej. U wylotu Doliny Bystrej położona jest jedna z dzielnic zakopanego Kuźnice. W XVIII i XIX wieku funkcjonował tu ośrodek hutniczy. Obecnie Kuźnice stanowią centrum ruchu turystycznego. Znajduje się tu m.in. Dolna Stacja Kolei Linowej na Kasprowy Wierch, a także Zespół Dworsko-Parkowy, w którym swoją siedzibę posiada Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kuźnice to już kolejny przystanek na naszej trasie. Po drodze, schodząc zielonym szlakiem przez nosalową przełęcz, przyjrzyjmy się zachowanym na nosalu lasom mieszanym regla Dolnego, bukowo-jodłowo-świerkowym.